Okej, no to lecimy. Studio Flying Wild Hog poinformowało, że Shadow Warrior 3 uzyskało tak zwany złoty status. Oznacza to, że prace zostały ukończone, a zaplanowana na 1 marca premiera jest niezagrożona. Euro Truck Simulator 2 rozbudowuje się nie tylko o nowe fragmenty mapy. Od jakiegoś czasu studio SCS Software upiększa miejsca obecne w grze od samego początku. Obecnie wzięli na warsztat Austrię i pochwalili się zmianami wprowadzonymi w Wiedniu. Póki co twórcy nie ogłosili jeszcze, kiedy nowa wersja stolicy Austrii pojawi się w grze. Po 19 wielkich aktualizacjach twórcy No Man's Sky nie zamierzają zwalniać. Szef studia Hello Games zapewnił, że zespół wciąż ma pomysły na dalszy rozwój gry i lista zmian zamiast maleć rozrasta się w nieskończoność. Fani No Man's Sky mogą więc być spokojni o jego najbliższą przyszłość. Studio 4A Games ma powody do zadowolenia, ponieważ sprzedaż Metro Exodus 3 lata po premierze przekroczyła 6 milionów egzemplarzy. Początkowo gra dostępna była tylko na PC-tach oraz konsolach poprzedniej generacji. Przy czym przez pierwszy rok posiadacze komputerów mogli zagrać tylko na Epic Games Store. Edycja na Next Geny zadebiutowała w czerwcu zeszłego roku. Pedro Pascal, czyli odtwórca Joela w serialowej adaptacji The Last of Us, zapewnił, że produkcja HBO na pewno nie zawiedzie fanów. Powiedział nawet, że jego zdaniem serial może przebić dzieło Naughty Dog. Dowiedzieliśmy się także, że premiera na pewno nie odbędzie się w 2022 roku. Studio Amazon Games pochwaliło się, że w Lost Ark zagrało już 4,7 miliona osób. Co ciekawe, liczba ta dotyczy wyłącznie zachodniej wersji gry, więc nie oddaje w pełni jej sukcesu. Lost Ark od kilku lat dostępne jest także na rynku azjatyckim. Do usłyszenia, na razie.